Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No o Ukrainie nic nie będę mówił, wszyscy mówią, no tragedia, te straszne widoki tych zabitych ludzi. No wszyscy komentują. O Bidenie też nie będę mówił. No wygląda na to, że przymierzają się do tego, żeby Bidena jakoś dyskretnie usunąć na z góry upatrzone pozycje po tych jego wpadkach. Teraz Biden no w zasadzie został olany przez Baracka Obamę, bo była rocznica tych ubezpieczeń społecznych nazywanych Obamacare, czyli opieka Obamy. Na czym to polega? No, polega to na tym, że albo zapłacisz, wykupisz sobie ubezpieczenie społeczne, którego nie chcesz, albo płacisz karę tam do 1500. No będzie o podatkach, tak? No będzie o podatkach, no bo w zasadzie podatki to jest to, co socjaliści uwielbiają. Uwielbiasz. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze eczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, wszystko mi demonetyzują po odwołaniu, po 7 dniach. Piszą, że faktycznie sprawdzili i maszyna nie powinna demonetyzować. No ale fakt jest faktem, że przez 7 dni nikomu nie polecają. Dlaczego nie polecają? No bo nie zarabiają. No, jeden filmik został, stary filmik sprzed roku czy dwóch. Też nie wiem, czy ktoś podkablował. Czy komputer się obudził po 2 latach. W każdym razie kompletnie zlikwidowali filmik. No odwołałem się i po sprawdzeniu, no przeprosić to nigdy nie przeprosili, no ale powrócili. No i podatki. Chodzi o to podatki, o dochód narodowy, o podatki. No makabra jest taka, że teraz jest po prostu powódź pieniędzy. Podatków. Także w tym roku podatki osiągną prawie 4,5 tryliona dolarów. No i ale to mimo wszystko nie pasuje do tego, co Waszyngton wydaje. No tak średnio najeżdża dochody z podatków od 1962 do 2023. No to dochody są średnio tak 17,5%, no ale niestety wydatki z dochodu narodowego, no to są około 21%. Także 3-4% państwo, czy urzędnicy, czy budżetówka wydaje na to, żeby Ameryka jakoś rosła. No nie ma zbalansowania, tak? W normalnym kraju, no to powinno być zawsze balans, a tutaj jest ten deficyt 4% dochodu narodowego, no to jest sporo. W 2019 roku rząd amerykański wydał 4,4 tryliona dolarów, no ale to w 2020-2021 było jeszcze więcej, o połowę można powiedzieć więcej. W 2019 no to było 6,6 tryliona dolarów, no a w 2021 było 6,8 tryliona. Także, że wydatki rosną w zastraszającym tempie, no i podatki rosną w zastraszającym tempie. No, w pewnym momencie wydatki w 2021 roku, no to były około 33% dochodu narodowego w 2020 roku. Później spadły do 22%, no ale to mimo wszystko to są potężne pieniądze. No, kto najwięcej płaci? No, propozycja Biden, administracji Bidena na 2023, no to jest, budżet jest 5 trylionów 790 miliardów dolarów. No to jest potężna forsa. No to jest 1/3 więcej tego, co było przed COVID-em za Trumpa w 2019 roku. 1/3. No to jest oszałamiające, nie? To przez 2 lata po prostu
wziąć, by mieć taki wzrost budżetu. No ale to jest to właśnie z lewakami, socjalistami. Oni po prostu nie martwią się skąd brać, tylko komu dawać. No i teraz Washington, wszyscy urzędnicy, budżetówka. No budżetówka, no to są wszyscy urzędnicy, politycy, nauczyciele, policjanci, straż pożarna i tak dalej, i tak dalej. No ci ludzie, którzy po prostu mają pensję z budżetu, no a budżet jest z dochodu, z podatków. Także to jest prosta sprawa, no ale wielu ludzi nie widzi tej po prostu korelacji. No pieniądze napływają. Pieniądze napływają po prostu nieprawdopodobnie. Przez pierwsze 5 miesięcy roku fiskalnego, czyli to jest październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, no bo rok fiskalny się kończy we wrześniu, no to federalne dochody z podatków wzrosły o 1/4, konkretnie 26%, czyli wzrosły o 370 miliardów dolarów, także 370 miliardów więcej do sumy 1,8 tryliona. No to są w ciągu 5 miesięcy. I indywidualny i podatek dochodowy, no bo to jest to, co w Ameryce jest w sumie najważniejsze. No, indywidualny podatek dochodowy, no to w sumie stawka jest 36%. Jak ktoś zarabia powyżej 200 tysięcy, no to wszystko powyżej 200 tysięcy jest opodatkowane jako 32%, czyli z każdego tysiąca zabierają 320 dolarów. No podatek ten minimalny, jeżeli ktoś zarabia, jedna osoba, no to ma odpis od podatku 12 tysięcy, odpis od podatku dla małżeństwa jest 24 tysiące, także to jest dosyć spory odpis, no ale później tam jest 10%, 15%, 22% i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ten indywidualny wzrost o 270 miliardów razem do prawie tryliona. Podatek korporacyjny wzrost o 1/3, 31%, czyli wzrósł o 28 miliardów razem do 118 miliardów, tak? 118 miliardów korporacji względem powiedzmy 960 miliardów indywidualny dochód. No to ktoś może powiedzieć, jak to, że to ludzie płacą 900 miliardów, a korporacje tylko 117 miliardów, 10 razy mniej powiedzmy. No ale no to właśnie o to chodzi. No te korporacje, no to są ci pracownicy. Wszyscy ci debile mówią, że korporacje nie płacą podatków i powinni płacić większe podatki. No to nie jest prawda, no bo korporacja płaci swoim ludziom, a swoim pracownikom, swoim powiedzmy inwestorom i tak dalej, i tak dalej. No i te pieniądze, które dostają indywidualnie, są opodatkowani przez państwo. Na dzień dzisiejszy no to dochód indywidualny przynosi 9 razy więcej, tak jak wspomniałem, niż korporacje. I to jest normalne. No, nie wiem, dlaczego ludzie atakują właśnie te korporacje, jeżeli w korporacji pracuje 100, 1000, 10 tysięcy ludzi. No to naprawdę brak podstawowego zrozumienia ekonomii. No i teraz rok fiskalny 2022, no to też będzie miał potężny wzrost w porównaniu z 2021. Teraz już pokazuje, że dochody są około 4 tryliona dolarów, czyli 18% więcej niż 2020. No jest to po prostu, no pieniądze płyną. Najciekawsze jest to, że jednak inflacja to wyżera to wszystko, no bo teraz ludzie, którzy zarabiają więcej, no ich stopa podatkowa wzrasta. No a kiedy jest inflacja, no to właśnie i zarobki wzrastają. No rząd uwielbia inflację, dlatego że
przepycha tych podatników do wyższej stawki. No i to jest też taka tajemnica Poliszynela. Washington nigdy nie chce o tym mówić, no ale inflacja jest bardzo dobra dla rządu, no bo no dopóki się utrzymuje, tak? No a później niestety to wszystko zaczyna się rozpadać, bo jest nieprawdopodobny deficyt. No i wtedy zaczyna się robić Wenezuela. Wszyscy ci komuniści, no to za każdym razem, kiedy są propozycje obcięcia podatków, no tak jak to Reagan zrobił, no za Reagana to były ci wściekłe podatki, za Reagana no to były tam stawka maksymalna chyba 48% była, także że rząd federalny zabierał prawie połowę. No ale zawsze obcięcie podatków, no to powoduje to, że jest ruch w interesie, no i wtedy suma summarum jest więcej dochodu ogólnego. Nie ma tej podziemnej ekonomii, nie ma tej niechęci rozwoju przez przedsiębiorstwa. No teraz cały ten wściek taki ekonomiczny, no to jest tylko dlatego, że 2 lata zamknięcia spowodowały to, że ludzie po prostu jakoś, ludzie, przedsiębiorstwa, kompanie się prężą i coś robią. No, najgorsze właśnie jest to, że jest ta rozpiętość pomiędzy przychodami, przepraszam, a wydatkami. No, co można jeszcze powiedzieć? Można powiedzieć, że Washington, no to Washington ma się dobrze, tak? Stolica zawsze ma się dobrze. Można powiedzieć, że Washington, no to jest około 300 kilometrów naokoło stolicy, no to tam 99% głosujących to są demokraci, socjaliści, no bo oni pracują dla budżetówki. No cała reszta musi niestety płacić podatki. No i te podatki będą coraz wyższe, dlatego że no, administracja Obamy potrzebuje pieniędzy. A jak potrzebuje pieniędzy, no to skąd? No z niewolnika, z tego, który pracuje i który przynosi jakoś dochód dla siebie, no ale właśnie też dla budżetówki. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często ostatnio zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No patrzcie się na te swoje podatki, patrzcie się na to, ile wam zabierają. Patrzcie się na to, ile płacicie w sklepie za zakupy spożywcze, czy za samochód, czy jeżeli kupujecie dom i tak dalej, no to wszystko, po prostu ceny szaleją. Także głosujcie na normalnych, nie głosujcie na lewaków. Przekaz dla lewaków, którzy głosowali na Bidena. No widzicie, że to jest laleczka w zasadzie, puppet taki. Mapet, który jest pociągany za sznurki, no przymierzają się, żeby wam wymienić prezydenta. Przepraszam, no Kamala Harris nie będzie dużo lepsza, Pelosi też nie będzie, ona też czarownica komunistyczna z Kalifornii, przeprowadza się do konserwatywnej, na konserwatywną Florydę. No patrzcie się, 7 miesięcy, 8 miesięcy będą wybory, będą zmiany. Jest nadzieja, że po prostu rozumiecie, że popełniliście pomyłkę, no i po prostu nie pójdziecie głosować, no, albo zmienicie swoje przekonania polityczne. To by było najmądrzejsze. No, ale nie pójście na wybory też ogólnie pomoże Ameryce, żeby wyzwolić się z tych szponów lewactwa, do którego się przyczyniliście, głosując na lewaków. Zdrowia dla normalnych.